Bardzo częstym pytaniem, które słyszymy od chorych z rozpoznaną chorobą wątroby, niezależnie od przyczyny, to pytanie następujące. Co można z używek stosować, będąc chorym na wątrobę? Bo wszyscy wiemy, że alkohol nie, to chorzy wiedzą, alkohol nie. Rzeczywiście, jeśli chodzi o alkohol, to nie mamy pewności, czy istnieje bezpieczna dawka, która nie będzie szkodzić w przypadku już rozpoznanej choroby wątroby i w większości przypadków, szczególnie chorób, które przebiegają z włóknieniem wątroby, zalecamy zachowanie całkowitej abstynencji. No ale nie tylko alkoholem człowiek żyje. Drugim pytaniem jest tytoń, papierosy. Czy przy chorobach wątroby można palić? Otóż tytoń nie wpływa bezpośrednio negatywnie na przebieg chorób wątroby, ale trzeba pamiętać, że jako jeden z ważniejszych czynników wywołujących nowotwory również sprzyja powstawaniu nowotworów czy raka wątroby, którego częstość wzrasta w populacji, częstość występowania. Dlatego pod tym kątem tytoń nie jest oczywiście korzystny. Natomiast z dobrych wiadomości kawa czy herbata zielona czy jakakolwiek nie ma negatywnego wpływu na wątrobę. Co więcej, w przypadku kawy udowodniono w niektórych chorobach, szczególnie w tych związanych z zaburzeniami metabolicznymi, korzystny wpływ spożywania kawy, 2-3 filiżanek dziennie. Także przy chorobie wątroby kawy nie musimy odstawiać, a jeśli naszym problemem jest niealkoholowa, stłuszczoniowa choroba wątroby, bo o tym mówię, myśląc o zaburzeniach metabolicznych, to wpływ kawy może być nawet korzystny. Wpływ herbaty raczej jest obojętny, korzyść tego wpływu nie udało się udowodnić. Wreszcie pytanie, które też pojawia się, to czy można w takiej sytuacji, jeśli nie możemy pić alkoholu, palić tytoniu, to czy można zażywać marihuanę? U chorych, którzy mają potwierdzone włóknienie wątroby, niestety nie jest to również korzystne i zalecane, ponieważ marihuana może sprzyjać dodatkowo, nasilać czy przyspieszać postęp włóknienia. Więc w poważnych chorobach wątroby ona również będzie przeciwwskazana. Czyli z powszechnych używek zostaje nam kawa i herbata, jeśli chodzi o bezpieczne. Tytoń, tak jak powiedziałem, no ryzyko nowotworów, nie tylko wątroby, ale również nowotworów wątroby. Alkohol zdecydowanie przeciwwskazany.